Chwała Bogu, bracia i siostry. Ciężko mi tu dzisiaj wychodzić. Nie chciałbym być źle odebrany, zrozumiany z tym, czym się chcę podzielić. Ale chciałem się podzielić tym, co mnie dotknęło i to, co Bóg mówi do mnie, do mojej żony, do naszego małżeństwa. Jakiś czas temu dotknęło mnie pewna historia starszego brata wierzącego, który jechał pociągiem i mówi, w przedziale, w którym siedział, grupa ludzi zaczęła wielbić Pana, śpiewać pieśni. To tak bardzo dotknęło. Do przedziału weszły dwie kobiety. Usiadły naprzeciwko. Jedna z kobiet powiedziała, wow, ale fajne pieśni kościelne, religijne śpiewają. Ta druga kobieta po chwili patrzenia na tę grupę powiedziała, ale to nie mogą być katolicy. Ta, skąd ty możesz wiedzieć, że oni barkę śpiewają, takie pieśni? To nie mogą być katolicy. Ale skąd to możesz wiedzieć? Przecież to są takie pieśni kościelne, religijne. Spójrz na te kobiety, jak one wyglądają. One nie są wymalowane, wytapetowane. Ich włosy są normalne. Ich suknie są długie. Ci mężczyźni, żadnych rokezów, żadnych żeli na włosach. Nie ubierają się na żadnych idoli tego świata. Ich ubiory są takie normalne. To nie mogą być katolicy. Ten brat zobaczył faktycznie. A gdy oni skończyli śpiewać, wielbić, ich mowa była mową Bożą. Zadał mi pytanie. Czy my dziś jeszcze jesteśmy rozpoznawalni jako chrześcijanie? Czy nie upodabniamy się do tego świata? Nie wdrażamy się w zwyczaje tych narodów? Czy nie wnosimy czegoś, co jest nieczyste do kościoła, coś, co jest skażone? Czy nasza mowa jest jeszcze mową Bożą? Czy tylko w niedzielę przez te dwie godziny, a potem już te świeckie odzywki? Jak to jest? Z każdym tym pytaniem Pan obnażał mnie. To bolało. Ale chcę się też podzielić, co Pan mówił na jedno pytanie, które Pan zadał mi. Co działo się w moim życiu? To zaczęło się bardzo dziwnie, bo to półtorej roku temu zaczęło się. Gdy chciałem sobie wyprasować jedną z moich koszul takich sportowych, rajdowych, no była biała, w granatowe napisy, WRC, Peugeot. Tej koszuli się nie dało wyprasować. To było bardzo dziwne. Ona po wyprasowaniu wyglądała jak ścierka powykręcana. Nie będę opowiadał szczegółów, bo to trwało 2 tygodnie, prasowałem koszulę. Malwinka przywiozła swoje specjalne żelazko z Jastrzębia, jakieś spraye nawet nie cenia. Ona tego też nie mogła zrozumieć. Nie dało się wypracować. Ta koszula wyglądała z kilkadziesiąt zagnieceń. Ja pomyślałem, bo ten materiał stracił wartości jakieś, a nie wiedziałem co. Pomyślałem, może ja mam Audi, koszula z Peugeota, to nie pasuje. Dałem ją mojemu kolegowi, który sobie kupił Peugeota. Pokazałem mu, że jest wyprasowana, tak na mnie popatrzył, nie uwierzył, tak się roześmiał. Mówi, albo sobie ją weź na ścierki do rąk albo coś, bo ja nie wiem co z tym. I tu się urywa na jakiś czas, kilka miesięcy. W zeszłym roku w czerwcu, na przełomie czerwca, lipca, przyszliśmy z nabożeństwa i malwinka wieczorem zaczęliśmy się modlić. Mówi, że Bóg ją tak do niej mocno mówi, że nie podoba się mu, że chodzi do kościoła w spodniach i że jej suknie i sukienki są za krótkie, w których chodzi. Pomyślałem, no tak, która siostra mi tam buntuje malwinkę? Takie były moje pierwsze myśli. Mijał tydzień za tygodniem. Malwinka wciąż mówi, że Bóg do niej mówi, że ją napomina, że chodzi w spodniach do kościoła i że jej suknie są za krótkie. Myślałem, no tak, która siostra? Pastorowa? Siostra Ewa? A może ciocia Zuzia? Może siostra Ewa Podżorska? A może ciocia Wandzia mi tam buntuje malwinkę? Tak wzrokowo zaraz przebiegłem w myślach po sali. Może te młode siostry? Pomyślałem, nie, no te młode siostry to nie, bo. Pomyślałem, kolejna niedziela znów malwinka mówi. No nie, to jest niemożliwe. Chyba Agnieszka tam na dole w kawiarence coś tam ją buntuje. Pomyślałem, będę musiał zrobić z tym porządek, porozmawiać sobie z siostrami. Niech mi tu nie buntują malwinki. Mamy wolność w Chrystusie. Nagle pod piekarnię w lipcu podjeżdża mój kolega Peugeotem. Wysiada z tego Peugeota w tej białej koszuli. Na tej koszuli nie było ani jednego zagniecenia. Aż otwarłem usta. Myślałem, to jest niemożliwe. Kolega mówi, no co ty tutaj opowiadałeś za bzdury? Moja Kinga wzięła, wypracowała koszulę i nie ma żadnego zagniecenia. Ja tego nie mogłem zrozumieć, co się wydarzyło. Nie rozumiałem tego. Aż Bóg do mnie też zaczął delikatnie tak mówić, że pewne ubiorę się mu nie podobają, w których chodzę do kościoła. Ale dosyć szybko przyszedł jeden z autorytetów dla mnie w zborze i powiedział, wow, Krzyśku, masz fajne te sportowe ciuszki, te rajdowe, WRC, fajne to jest. To mnie tak umocniło, że przestałem słyszeć ten głos. Zagłuszyłem to i chodziłem tak, jak ja chciałem. Ale przyszedł 2 października zeszłego roku, gdy zachorowałem. Choroba mnie położyła prawie na 3 tygodnie. Gdy słuchałem sobie w tym czasie kazań, czytałem różne książki, świadectw, pewna płytka trafiła w moje ręce, włożyłem do odtwarzacza, bo nie była opisana. Zobaczyłem siebie, to były zdjęcia z rajdu Szwecji, zobaczyłem siebie w pewnym polarze,
WRC, Radio Świeden. Pomyślałem, wow, teraz idą takie chłodne wieczory, będę sobie mógł chodzić, chłodne dni, chodzić do kościoła w tym polarze. A w tym czasie Pan powiedział, ty już nie będziesz chodził w tych ubraniach do kościoła. Mówi, Panie, ale przecież ten polar jest taki cieplutki, on prawie 100 euro kosztował. On taki fajny, wygodny. Pan mówi, nie będziesz już w tym chodził do kościoła, w tych swoich ubraniach. Ale Panie, dlaczego? Pan mówi, ty w tych wszystkich swoich ubraniach byłeś zgorszeniem dla braci, dla kościoła. Ale Panie, czy ja w kąpielówkach chodziłem do kościoła? Jak ja mogę mieć zgorszeniem? Pan mówi, byłeś zgorszeniem dla braci. Pan pokazał mi pewne nabożeństwo, gdy przyszedłem w jednej ze swoich koszul rajdowych. Zaraz po nabożeństwie podeszli do mnie bracia. Mówili, gdy cię tylko zobaczyliśmy tej koszuli, pragnęliśmy, abyś nam tylko nie uciekł. Chcieliśmy z tobą porozmawiać. Weszliśmy tam przed zbór. Zaraz filmiki, telefony, odcinki, rajdy Polski, Mikołajki, Paprotki i tak dalej. Pan mówi, mówię, wszędzie tam byłem, tak, opowiadałem. Pan mówi, gdybyś ty z taką pasją wyszedł i opowiedział tym, którzy potrzebują ratunku, którzy idą na zatracenie, gdybyś z taką pasją mówił do tych, złożył to cenne świadectwo, które włożyłem w twoje życie. Jak z taką pasją mówisz o tych rajdach, gdybyś ty wyszedł. To jest było zgorszenie dla nich. Ci bracia się w ogóle nie mogli skupić na nabożeństwie. Oni w ogóle się nie skupiali na moim słowie. Oni byli spatrzeni tylko w twoje koszule, myśleli tylko o rajdach. Byłeś zgorszeniem. Pan mi pokazał datę 5 maja, godzinę 19:56, wspólne modlitwy tam na dole. Gdy weszłem w jeden ze swoich polarów sportowych, Pan mówi, pokazał mi, jak weszłem, jeden z braci chodził, modlił się w duchu. Zobaczył mnie, przywitaliśmy się, powiedział, wow, też kiedyś w rajdach tam, i opowiadamy sobie o rajdach, o Kajetanowiczu. Janusz rozpoczął już modlitwę, a my nadal o pucharach, o Kajetanowicach i tak dalej sobie rozmawiamy. Pan mówi, bo jest zgorszenie dla brata słabszego w wierze. Ja mówię, Panie, to jest niemożliwe, ten brat nie może być słabszy w wierze ode mnie, gdzie ja, a gdzie on. On zawsze się prawie dzieli na modlitwach słowem. Pan mówi, tak, ale tego dnia się nie podzielił. Ty go powstrzymałeś, ty go zgorszyłeś. On się rozkojarzył, myślał o czym innym. O pucharach, o rajdach. To bardzo bolało. Powstał bunt. Wtedy zrozumiałem, co działo się z moją koszulą. Dlaczego takie dziwne, niewytłumaczalne rzeczy się działy. Dlaczego Bóg osobiście zaingerował w to. Powstał bunt. Panie, wydałem tyle set euro na te ubrania, nie mogę w nich chodzić do kościoła. A jak to jest z krótkimi spodenkami? Czy mogę chodzić, czy nie mogę? Panie, czy możesz mi jakoś odpowiedzieć na to pytanie? I Pan otworzył mi fragment słowa. Nie będziesz chodził do mego ołtarza po stopniach, aby nie obnażała się twoja nagość. Przeczytałem to, ale nie rozumiałem tego, o co chodzi. Jeszcze w tym czasie też Malwinka przyszła wieczorem do domu i pytam, ty mi mówiłaś przez wiele tygodni, że Bóg do ciebie mówi. Czyli możesz powiedzieć, gdzie jest napisane w Słowie Bożym na temat ubioru? Ja pamiętam kazanie pastora Michała, ale nie pamiętam skąd to było zaciągnięte. Ja nie nosiłem wtedy ani Biblii, ani notatek, żadnych nie robiłem. Malwinka wyciągła telefon i przeczytała mi. Mówi, 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, 5 werset. Piotra, 1 list, 3:3. 1 Tymoteusza, 2:8-9. I Rzymian, 12, od 1 do 2. Tylko tyle mi powiedziała. Jak złapałem moją średnią Biblię, jak pociągłem, tak się mi otworzył 5 rozdział Mojżeszowej, 22 rozdział. I moje oczy były wpatrzone tylko w jeden werset. Reszta była jak za mgłą i czytam. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana i każdy, kto to czyni. Wystraszyłem się. Biblia się nie może sama tak otworzyć. Tak, Biblia tak... Nagle pociągłem otwiera się Piotra 3:3. Wtedy się już wystraszyłem, naprawdę zadrżałem. Gdy się jeszcze otworzył 1 Tymoteusza, Rzymian, musiałem jedną stronę przełożyć. Wtedy zrozumiałem, że to nie ciocia Zuzia, nie siostra Wandzia, nie siostry mówią do naszego życia, do Malwinki, że to Bóg osobiście ingeruje w nasze życie, że to On osobiście mówi. Wtedy się naprawdę wystraszyłem. Tak jak mówiłem, pytałem Pana, jak to jest z krótkimi spodenkami. Pan mi otworzył ten fragment, nie rozumiałem tego. Jak to, dlaczego po pochylni wstępowali, a nie po stopniach? Gdy Malwinka była w pracy na drugiej zmianie, założyłem sobie szlafrok, żeby nie pomyślała, coś się mi w głowie poprzestawiało i zacząłem chodzić po stopniach, schodach. Patrzyłem, no szlafrok był do kostek, no nic się nie obnaża, żadna nagość, Panie, o co Ci chodzi z tym słowem? Dlaczego oni nie mogli po stopniach? Nie rozumiałem tego. Odwiedziła nas w tym czasie Natalka z Gliwic, która była z nami w Izraelu. Zapytałem ją, jak tylko weszła do domu, jakoś się nie powstrzymałem, czy zauważyła coś dziwnego, gdy byliśmy w Izraelu. A jeszcze przed samym przyjazdem Natalki usłyszałem taki głos Pana. Spójrz na zdjęcia z Dan.
Myślę, o co chodzi z tymi zdjęciami? Wziąłem, zacząłem przeglądać zdjęcia z Izraela, gdy byliśmy i przeglądam, patrzę na Dan, patrzę, no panie, no patrzę, no i co? Przeglądam inne miejsca i nagle patrzę, że siostra biologiczna pastorowej jakoś dziwnie siedzi na tych schodach. Jej kolana zamiast być tak do góry ugięte, zwisają w dół. Przecież to jest różnica jednego stopnia. To jest jakieś dziwnie. Przecież ona nie jest taka malutka, żeby wyglądać szło tak do góry. Nie rozumiałem tego. Gdy natatalka nas odwiedziła, zadałem jej to pytanie. Ona bez wahania, bez zastanowienia, z uśmiechem powiedziała, tak, w Izraelu, gdzie odwiedzaliśmy te miejsca, wszędzie były bardzo wysokie stopnie. O. Wziąłem znów, ubrałem ten szlafrok, gdy Malwinka była w pracy. Tak nie sprawdzałem tego nigdzie, ale coś tak sobie wymierzyłem, to musiało być ponad 40 cm według zdjęć. Gdy zrobiłem taki krok, mój szlafrok się wysunął aż poza kolano. Wyglądałem wtedy jak w krótkich spodenkach. Zrozumiałem, o jaką nagość chodzi. Zrozumiałem wtedy, panie, o jaką nagość chodzi. Mówiłem. Ale panie, to był zakon, to były inne czasy. Czy coś mi możesz przesłać, to co dziś, panie? Coś przez nowe słowo, przez Nowy Testament. Panie, i pan otworzył mi fragment słowa. Z Ewangelii Jana, 21 rozdział. 7 werset. I przeczytałem. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi. Pan jest. Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Czytałem to wiele razy. Nagi on nie był nagi, on był taki przepasany, bo to sprawdziłem. Tak jak w dzisiejszych kąpielówkach byli ubrani do tych połowów. Ale dlaczego to on zrobił? To jest nielogiczne. To tak jak ja bym ten szlafroku się ubrał, rzucił w morze, płynął. Dlaczego on nie wziął go do ręki tej szaty i na brzegu nie wstał i nie ubrał dopiero? Ja to czytałem wiele razy, nie rozumiałem tego. Ale ja wierzę, że Pan powiedział mi wyraźnie do mnie, do mojego życia, że on jest Król Królów, Pan Panów, że Piotr zrozumiał, że tam na brzegu stanie już przed Królem Królów, Panem Panów i że Jemu się należy szacunek stanąć i przychodzić do Niego z szacunkiem, z godnością. Że Pan przez to słowo mi powiedział, że dla Piotra nie było trudnością skoczyć do morza i płynąć w tym szlafroku, żeby już tam wychodząc z wody stanąć przed Królem Królów z szacunkiem, z godnością. Wierzę, że Pan wyraźnie do mnie powiedział, że choćby jakie były upały, że powinienem do niego przychodzić nie jak na plażę, jak do fitness klubu, ale z szacunkiem, z godnością, bo on jest Król Królów, Pan Panów i jemu się należy szacunek, godność i przychodzenie do niego z szacunkiem, nie jak na plażę, bo należy się mu szacunek. Amen? Dziękuję Wam, bracia i siostry, że Pan Jezus dla Was nie jest waflem ani kumplem od piwa, że należy się mu szacunek, bo półtorej roku temu na pewno wszyscy, którzy byli na tym nabożeństwie, pamiętają, że przez usta brata Dawida Pan Jezus do nas mówił, że dziś jest traktowany jak wafel, jak kumpel, jak kolej z podwórka, z fitness klubu, nie wiadomo z czego, że dziś się go tak traktuje. Tak do nas mówił półtorej roku temu. I ja też go tak traktowałem. I przepraszam Was, Kościele i bracia, że byłem zgorszeniem dla Was. W swoich nieodpowiednich ubraniach byłem zgorszeniem. Nie chcemy się podobać żoną Wam, bracia, ale nie chcemy być nadal zgorszeniem dla Was. Przed nami jeszcze praca. Chcemy podobać naszemu Królowi Królów, bo On jest Król Królów. Należy się Mu szacunek, godność, cześć i chwała. Amen. Przepraszam, bracia. Nie klaszcie mi, bo nie zasługuję na żadne oklaski, bo w swojej ludzkiej upartości i mądrości szukałem tego, co połaskotało moje uszy. Nie słuchałem tego, co Pan mówi. Byłem zgorszeniem dla Kościoła. Gdy trzeba było iść do urzędu miasta czy gdziekolwiek, to ja się umiałem ubrać z szacunkiem, z koszulą dla urzędnika. Ładnie się ubierałem, aby urzędnik widział, że go traktuję z szacunkiem. A do mego króla przychodziłem jak na wybieg mody, jak do kolegi na rajdy. I nie zasługuję na żadne oklaski. Podziękujcie Panu Jezusowi, memu królowi, który potrafił tak upartego osła zmienić. Potrafił pociągnąć za te lejce i dotknął, że to nie żadna siostra mówiła do nas, tylko Bóg osobiście musiał zaingerować. Że to osobiście mój król, mój Jezus zmienił. I Jemu podziękujcie. Ja nie zasługuję na żadne oklaski. Amen.